Niemiecki Bulldog to idealny przykład pojazdu, który w jeden patch zamienia się w genialną bestię. Dotychczas losowało go głównie na dziewiątki, dziesiątki, a teraz, no cóż, często losuje go na ósemki, gdzie po prostu robi niezłą sieczkę. Tak jak praktycznie wszystkie lajty, które były dotychczas na siódmym tierze, awansowały na ósemkę i stały się przeciętne, tak ten ma takie parametry jakie mieć powinien na 8 poziom i do tego jeszcze normalny matchmaker jak typowy light po zmianach, więc rewelacja. Często wybieram go na bitwy drużynowe i tam daje czadu, ale w bitwach losowych również stał się znacznie przyjemniejszym pojazdem, więc zobaczymy dzisiaj jak to będzie w bitwach. Na początek mapa Paryż i losowanie właśnie od szóstek po ósemki, coś co wcześniej nie miało racji bytu i było niemożliwe, więc rewelacja. I teraz tak, dlaczego pojazd ten jest dobry jak na 8 Tier? Po pierwsze, ze względu na pociski i penetrację. Po pierwsze, penetracja podstawowa na pocisku przeciwpancernym wynosi 182. To szało może nie robić, ale na złocie penetracja wynosi 250, słuchajcie, 250 przebicia. Według mnie, rewelacja, to wystarcza spokojnie na ósemki, dziewiątki. Na dychach, no to nie powiem, że wystarcza, bo oczywiście, że nie wystarcza. Wyjedzie Maus i będziemy bez broni, ale wiadomo, że to jest w końcu Maus. Jeśli chodzi o pociski odłamkowo-burzące, to one również są bardzo potężne. I tutaj to się nie zmienia, słuchajcie. Wyjedzie na Was, na przykład, taki T-37. Wyjedzie na Was, na przykład, Type-64. Jak kupniecie go z tego działa z heka, to powita go wartość 320 uszkodzeń, czyli bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie. Tyle tylko, że trzeba mieć okazję, a na razie ja strzelam przez budynki, jak widać zresztą, więc byłoby głupio ładować heka. Byłoby to nierozsądne, ale, 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 ale dostanie jeszcze raz. No właśnie, tutaj HEK. Byłoby idealnym wyborem, ale widzieliście sami, że strzeliłem na początku przez taką konstrukcję. Tam był chyba jakiś samochód, jakaś wieżyczka, nie mam pojęcia, tak czy siak, byłoby to nierozsądne, aby. strzelić za zero, albo uszkodzić ten obiekt, lepiej zadać pewne uszkodzenia. Także tutaj hajki wciąż są potężne tak, jak były, więc warto mieć parę. Co prawda nie za dużo, bo też nie o to chodzi, aby mieć połowę amunicji HE, bo nie wystarczy wam po prostu na bitwę, ale dwie sztuki i warto zdecydowanie. Może nawet więcej. O kurde. Trzy czołgi aż. To było nie tak się wychylać. Mogłem zginąć na dobrą sprawę. To jest Oi! Jak mnie łupnie, to co 900, więc to mogło zaboleć, ale żyję. Jeszcze. O! I zwolę ja. Tak jak o wielu działach mogę wypowiedzieć się negatywnie, tak to działo często mnie zaskakuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo po prostu celuję, celuję i efekt faktycznie jest widoczny, pocisk leci tam, gdzie sobie wymierzyłem. Jedzie Kromel, Aj! ociupinkę, ale no trudno. Lecimy dalej, słuchajcie, idziemy na plecy chyba tym rywalom. Wydaje mi się, że warto. HWK-12. Ha, ha, ha! To jest... Groźny pojazd, to jest bardzo groźny pojazd. Jeszcze T29, nie. Do tyłu, do tyłu, do tyłu zdecydowanie. chajakiem nie trafił. Zobaczcie, jak wykorzystam osłonę. Teraz HWK celuje, więc przed HWK się schowam. Nie trafił. O, kurde. Ale mnie męczą, ale żyję, dobra. Ledwo, bo ledwo. Ale się wycofałem. Żyć, żyje. Eee, czy on tu się wychyli? O kurde, o kurde, nie, 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 nie. Dlaczego? Dlaczego tak mocno? Szlak, przyczepili się trochę za bardzo mnie. To działa, nie wiem co się stało. Dlaczego nie trafia? Zobaczcie, za dużo pochwał i takie są efekty. Bardzo słaba pasa. No i niestety to jest chyba koniec, niestety z przykrością informuję, że ginę. Aj, za bardzo. <laughs> za bardzo pochwaliłem to działko, bo ewidentnie troszeczkę pod koniec było tych kalafiorków. Nasi chyba skapują bazę. Przypuszczam, że się to uda. Nikt raczej nie zdąży, ale i tak uważam, że końcówka mogła pójść znacznie lepiej. Uwaga, zbije, zbije. Nie trafił. O! 720. Wystarczyłaby sekunda, dwie sekundy, i bitwa ta mogłaby być przegrana. Na szczęście nasi zdążyli sprzyjąć bazę. Można powiedzieć idealne wyczucie czasu. 1900 uszkodzeń. No jak na takie tiery to nie było wystarczająco dobrze, aby mógł być zadowolony. Więc czas na drugie podejście. Nie wiem, czy też powiedziałem, ale trafiłem tam raz HWK za 300 z HK, Więc faktycznie ta amunicja ma sens. Wylosowało kopalnie i tym razem znowu sameczki. Niestety zła strona. Gdyby była północ, byłbym bardzo zadowolony. A tak mamy południe. Szkoda, szkoda. Zastanawiam się, co będzie najlepiej zrobić, ale chyba początkowo ustawię się tutaj na środek. Albo wjadę na środek, albo się przykampię. Zobaczymy, co będzie lepszym wyjściem. Bo mają dużo lightów. Oni mają lajty. A my mamy ciężkie albo dziwne medy, jak Fauka, Skoda. Także raczej oni przejmą kontrolę nad wzgórzem, ale aż tak bardzo się tym nie przejmuję. Zaraz zresztą zobaczycie, dlaczego ładujemy na początek Heka, Tak, 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 moi drodzy, haekiem ich, haekiem go na start. No i tutaj teraz przycelować ładnie na wjazd. Tutaj najlepiej gdzieś w tym momencie. 312. Dziękujemy, 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 bardzo serdecznie witamy w gronie szczęśliwców, którzy mieli okazję poczęstować się amunicją burzącą I teraz może te 37... 349. <śm> <śm> Chyba tak skromnie, skromnie bym powiedział. Ah, jak pięknie to jest oglądać takie wartości uszkodzeń, szkoda, że już nie mam więcej tych pocisków, bo jeszcze bym z nimi postrzelał, ale sami widzicie... Do czego jest ta amunicja i dlaczego jest tak dobra? Dlaczego warto ją mieć? Chociaż parę pocisków. Kurde, boli! Boli! To bolało! Halo, halo, halo! Centralo! To bolało! Co teraz? Co teraz powiecie? No właśnie, to jest dobre pytanie. Skoro tam jest kolega, to raczej nie ma sensu się pchać na siłę tą wodą. Chyba lepiej ją olać. Oi! No przebiłbym to, ale nie wiem, czy jest sens wymieniać się też z nim. KW-2 tu jeszcze jedzie. O... Trochę tak i trochę nie. Jeśli strzeli OI to wtedy można go zatłuc i to bardzo szybko. No ale jak nie strzeli, no to ja zbiorę. To wtedy ja zbiorę i będzie bolało, będzie bardzo bolało. Co jest z tym wjazdem? Czy on tu jedzie tym OI czy nie? Trochę tak głupio gram. Oha, ISU go zdzieliło. <ścoughs> 707. Najlepsze jest to, że wszystko poszło dla mnie po asyście. O ty! Arta we mnie strzeliła, no. Standard. O, i strzelił, słuchajcie. Ale chwila, tu jest też ISU rywali. Tu jest ISU rywali. Głupi aż tak nie jestem. Nie będę się pchał pod ISU. To nie byłoby mądre. Odpuścimy to. Nie ma się co bawić. Pojedziemy do miasta. Hm, 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 hm. Jak to wygląda? Czy ja przyjadę? Czy ja tędy bezpiecznie przyjadę? Isu się przestawiło. Nie ma tak wyczucie czasu. Pojechałem tutaj z myślą, że. Eee, ominę Isu. A teraz Isu przestawiło się do miasta. I dlatego też coś czuję, że środek byłby słusznym wyborem, bo oi strzeliło właśnie. Zobaczcie. Oi strzeliło. Ten Twink strzelił. Jeszcze oduję parę sekund. Teraz szybko przejadę. Szybko przejadę tutaj na hila I ze wzgórza zacznę strzelać do rywali. Tylko jeszcze może zdejmę Arla. A, zabili go. No dobra. Zabili to, zabili. Nie ma co drążyć tematu. Lecimy po ojka. Raz. Dzień dobry. Drugi raz jeszcze. Celuje do mnie, nie no. To jest tak. Chciałbyś.. Bardzo byś chciał. Ale wie, że to głupie, no nie! Naprawdę Nie ma co robić w życiu, tylko strzela kurde z tego skorpiona. No. To było niemądre. Miałem spory zapas HP. Mógłem spokojnie tutaj grać, to wyjechałem jak paś. I teraz muszę kombinować na siłę. KW3 dostał nibale. Co z tego? To mnie celuje teraz. No i... Czekajcie, strzelił? Strzelił, strzelił. Dobra po nim. Teraz uwaga Arta. Uwaga na Artę. Do budynku. Do budynku. Do budynku. Żyje. Jeszcze. Jeszcze żyje. Co ciekawe, ten Grand Finals z początku bitwy ma już dwa fragi, co nie? Koleś niby tak kampił bezmyślnie, a dwa fragi ma. A dwa fragi ma. I dalej łupie tam w naszych. Więc zniszczyć go wręcz trzeba... O, zasłużył, kolega. Pudło, no nie. Nie mam pytań. Jeszcze nasz też nie trafił. Koleś ma farta. I to naprawdę tej wyższej klasy farta. Dobra, zabili go. I znowu bym chciał haeka mieć na skorpiona, no ale już trudno. Arta, 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 arta. Raz. Kończysz go fałką? Nie kończy go. Zabrali mi. Miał być mój. Ale mój nie jest. Skorpion tu celuje na bank. Zaraz strzeli. O, jest. Siema. ma? E, Hej, dzień dobry. 2,5 tysiąca uszkodzeń już jest. A czy będzie więcej? No, mam taką cichą nadzieję. I nie taką cichą nawet. Hmm. ISU zaraz zginie. Lepiej zabić ISU, bo on już na hita jest. O, Skorpion to w ogóle strzelił. ISU celuje. W naszych. ISU padło. I skorpion również równocześnie trochę szkoda. 2600 1600 po asyście. Powiedzmy tak, nieźle. A właśnie nie pokazałem wam zarobków za poprzednią bitwę chyba. Albo pokazałem, powinienem pokazać, chyba pokazałem. A za tą bitewkę, bo to jest lepsza bitwa, dużo lepsza bitwa. 92 tysiące na 300 by nie było, bo wiadomo, że wyszło za amunicję sporo, za naprawę, ale. 92 tysiące z kątem premium. Odjąć 5 tysięcy za naprawę i 35 tysięcy za, na... za uzupełnienie amunicji. Bo strzelam trochę zgoda, szczególnie tam chyba w OI. Poza tym, mamy tutaj 1000 równo EXPA bazowego. No i cóż, chyba widać, że na ósemkach Bulldog daje bardzo radę. Bardzo daje radę. No nie jeżdżę z tą optyką, mówię wam, ja nie jeżdżę z optyką. Wolę ten zestaw, bo. Uważam, że jest pewniejszy. wentylacja, stabilizator i yy, szybsze, yy, oczywiście, dzięki mechanizmowi dosyłającemu. Uważam, że jest to zestaw typowo podstrzelanie. a bulldoga zresztą mam zrobionego podstrzelanie. tutaj. Gram tym bitwy drużynowej i tam takie typowe podświetlanie raczej nie ma sensu. Jeśli wolicie spotować lightem, to wtedy ewentualnie możecie postawić właśnie na optykę. Ja uważam, że to jest dla mnie lepszy. Zestaw. Także to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że taka prezentacja bulldoga po zmianach Wam się podobała. No i oczywiście piszcie śmiało swoje zdanie na temat tego pojazdu. Do zobaczenia. Na razie, cześć!